Jeżeli się przyjrzymy takiemu początkującemu inwestorowi, to okazuje się, że nie wszyscy oczywiście nadają się do tego, żeby inwestować. Ja przynajmniej, gdy rozpoczynam współpracę z uczestnikiem warsztatu, z takim kandydatem, gdy rozpoczynam rozmowy, to proszę go, aby wypełnił ankietę. Są tacy, którzy mówią, a ja nie będę wypełniał ankiety, a ja mówię, ja nie będę z tobą współpracował. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo istotne, jak ty oceniasz siebie, jakie ty masz cechy charakteru, jakie ty masz cechy osobowości, bo to jest kluczem do sukcesu. Nie twoje doświadczenie, ani nie to, czym się do tej pory zajmujesz, albo czym się zajmowałeś. Sukces osiągają ci, którzy przede wszystkim są zmotywowani do działania, nie marudzą, są optymistycznie nastawieni do życia, optymistycznie nastawieni do inwestycji i przede wszystkim działają. No oczywiście mają też tam odrobinę szczęścia, ale każdy, kto ma szczęście i można to szczęście u kogoś zauważyć, to oczywiście on temu szczęściu pomaga, bo co to jest szczęście? Szczęście to nic innego jak zbieg okoliczności takich sprzyjających tobie, które sprawiają, że stajesz się lepszy, bogatszy, bardziej zadowolony, jesteś usatysfakcjonowany. Taka sytuacja, w której nagle okazuje się, że masz niesamowitego fuksa. To jest właśnie szczęście. I teraz jeżeli odbywa się to w określonym miejscu, w określonym czasie, to znaczy, że i ty możesz temu szczęściu swojemu pomóc. I ja wyszukuję takich właśnie uczestników, którzy są bezproblemowi, którzy są otwarci, którzy działają, którzy są zmotywowani, których nie trzeba popychać specjalnie. Oczywiście ja wiem, że w moich warsztatach inwestowania w nieruchomości ja zobowiązałem się przeprowadzać uczestników przez cały proces inwestycyjny za rękę. Ale to nie znaczy, że ja wezmę i będę wykonywał za ciebie te rzeczy, albo wezmę i będę cię ciągnął. Nie, w żadnym razie. Nawet nie otrzymasz ode mnie telefonu. Możesz co najwyżej otrzymywać instrukcje i maile motywujące, bo to jest przede wszystkim szkolenie online. Natomiast wszystkie te zadania musisz wykonać sam i sam się zmotywować, żeby wstać z łóżka i działać. Ale to już chyba nie jest trudne, bo jeżeli widzisz, że wokół ciebie są inni uczestnicy, którzy działają, którzy odnoszą sukcesy, którzy idą do przodu, to i oczywiście i ty coraz bardziej się motywujesz i działasz. Wymienię teraz 5 cech idealnego inwestora i zobaczymy, czy ty te cechy posiadasz i czy mógłbyś podjąć się inwestowania w nieruchomości. Pierwsza z nich to myślenie rozwiązaniami. Czyli nie może tak być, że utkniesz, poddajesz się i mówisz, ja już nie mogę, ja nie wiem co robić, tylko przyjmujesz taki tryb w swoim umyśle, który sprawia, że znajdujesz rozwiązania. Co ciekawe, usłyszałem niedawno, że inteligentny człowiek znajduje 5,6 rozwiązań swojego problemu. A jak to jest w rzeczywistości? Zazwyczaj to mamy tak, nie, albo jakąś alternatywę do tego tak lub nie. Tak to ja widzę, że w tych rozwiązaniach my postępujemy. A zastanów się, jak znaleźć czwarte rozwiązanie, jak znaleźć piąte, jak zrobić burzę mózgów, z kim to omówić. Zastanów się i myśl nad kreatywnymi rozwiązaniami, które sprawią, że i ty staniesz się osobą, która właśnie jest mocno kreatywna i myśli rozwiązaniami. Druga z cech to jest samodzielność. Niestety nikt nic za ciebie nie zrobi. Ty wszystkiego musisz sam dopilnować. Musisz znaleźć pośrednika, musisz nawiązać z nim więzi. Następnie znaleźć perełkę. Musisz sam ją ocenić, przeprowadzić wyliczenia, kupić ją, wyremontować i sprzedać. Wymaga to niemałego wysiłku, ale dużej aktywności. Po trzecie, samodyscyplina. Pytanie, czy jesteś przyzwyczajony do systematycznego wstawania, systematycznego wykonywania swoich obowiązków. Ja tu nieraz przyglądam się osobom na etacie, które mają poukładany dzień w dzień bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie i to mi się podoba. Jeżeli ty jesteś taką osobą, że jesteś w stanie sobie wszystko poukładać i że jeżeli jesteś w stanie wszystko sam sobie zaplanować i jeszcze to zrealizować i masz właśnie taką samodyscyplinę, która sprawi, że posuniesz się do przodu, to myślę, że nadajesz się na inwestora. Pamiętaj, że dobro wraca, więc czwarta z cech takiego idealnego inwestora to jest cecha, która sprawia, że ten inwestor dobrze myśli o innych, dobrze ich ocenia, jest ekstrawertykiem, jest pozytywną osobą, pogodną, nie jest takim wysysającym wampirem, nie jest osobą, która sprawia, że dołuje wszystkich naokoło. I piąta, dba o swoje wartości osobiste. Wczoraj byłem na rozmowie z takim człowiekiem, który powiedział, że dzisiaj to nie jest tak, że ktoś kłamie. Że na przykład powiedział coś, a to się nie sprawdza. Dzisiaj patrzy się na taką osobę i mówi się, że to, co on mówi, się nie sprawdza. Czyli nie tyle, że on kłamie, tylko to, co mówi, jest fałszywe. I teraz pytanie, czy ty to, co mówisz, to, co planujesz, to, co opowiadasz innym, jest zgodne z tym, co robisz, z tym, co wykonujesz?
jeżeli masz wartości, jeżeli się ich trzymasz, jeżeli masz zasady, które są dla ciebie święte, to myślę, że bardzo ci to może pomóc w twojej drodze podczas inwestowania w nieruchomości. Podsumowując, nie jest istotne to, jakie ty masz doświadczenie, jakie masz wykształcenie, to czy się zajmowałeś nieruchomościami, czy nie. Tylko pytanie, czy podołasz, czy wytrwasz, czy będziesz samozdyscyplinowany, czy masz wartości, czy masz takie cechy charakteru, które ułatwiają chociażby nawiązywanie relacji. Jeżeli nie masz wiedzy, tą wiedzę możesz pozyskać. Jeżeli nie masz umiejętności miękkich typu negocjacje, sprzedaż, tego wszystkiego możesz się nauczyć. Pytanie tylko zasadnicze, czy wytrwasz. Czy będzie trzeba ciebie ciągnąć, czy ty sam jesteś w stanie zlec się z łóżka i zacząć inwestowanie. I jeżeli wiesz dokładnie, o czym mówię, to już jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Jeżeli jesteś zainteresowany warsztatami inwestowania w nieruchomości, no to spróbuj. Napisz do mnie, dostaniesz ankietę. Na podstawie tej ankiety ja zobaczę, czy mogę z tobą współpracować, czy nie. Czy znajdziemy tutaj nić porozumienia, a następnie dostaniesz ofertę. Dziękuję ci serdecznie. Wojciech Orzechowski. Poprowadzę cię za rękę przez cały proces inwestycyjny.